Hej, cześć, siemano, witam wszystkich was bardzo serdecznie. Kolejny raz na KBM, ja już się nikomu chyba nie muszę przedstawiać. Oczywiście jestem Bishop. No oczywiście ze mną jest ten, który się oczywiście również nie musi przedstawiać, Kamień. Dokładnie tak. Też ósmy, nie? Ósmy KBM News. Ósmy KBM News i naprawdę on, ten KBM News przebija ten KBM News, pamiętacie, z Venomem, z trailerem Venoma, z teaserem Stranger Things 4 i jakimiś tamtymi jeszcze newsikami, które były. No i ten przebija, mamy 10 newsów, tyle się nazbierało od ostatniego KBM Newsa. A ostatni KBM News, na ostatnim KBM Newsie omawialiśmy sobie teaser, znaczy w sumie tą zapowiedź z sezonu 5, części 5 Domu z Papieru i teaser Eternals jeszcze sobie analizowaliśmy i w sumie tyle tam robiliśmy. Jeszcze były tam kilka małych newsów, już nie pamiętam jakich. No dobra, myślę, że zaczynamy. Naprawdę to są mocne newsy. No i co? Jesteśmy, myślę, gotowi. Pierwszym newsem, jak tutaj widzicie, jest to, że przyjaciele, spotkanie po latach, czyli to The Reunion, ten nowy film taki, który pokazuje przyjaciół starych aktorów, którzy grali przyjaciół, pamiętacie, się spotykają po latach i tak dalej. No i ja tego nie oglądałem, bo ja nie oglądałem nigdy przyjaciół. No ale news taki, pewnie wielu z was już o tym wie, ale przyjaciele, spotkanie po latach zostało ocenzurowane w Chinach. Tak jest, dobrze słyszycie, ocenzurowane w Chinach. No i już wam mówię dlaczego. Bo na trzech różnych platformach streamingowych, za pośrednictwem których dostępny jest właśnie program iQIYI, Youku i Tencent Video, czyli te chińskie takie, wiadomo, te chińskie takie programy streamingowe, zabrakło między innymi gościnnych występów właśnie Lady Gagi, Justina Biebera oraz koreańskiej grupy BTS. Tam właśnie zabrakło, bo jak wiemy, no w Polsce między innymi wszędzie oprócz Chin są właśnie te gościnne występy Lady Gagi, Justina Biebera i BTS-u. No i właśnie wycięto fragmenty różnej długości i dla... I co wskaziłeś ten kanał, mówiąc nazwę BTS? O nie, to się wytnie. To się wytnie. K-pop alert. Dobra, ale ogólnie pewnie zapytacie, dlaczego te trzy właśnie tutaj, te trzy osoby, w sumie jedna to jest grupa, ale no wiecie o co chodzi, zostały zablokowane w Chinach. Dlaczego? Ponieważ zaszły one za skórę rządowi Chin, ponieważ Lady Gaga spotkała się ze swego czasu z Dalai Lamą, a Justin Bieber opublikował zdjęcie chramu Yasukuni w Tokio, który upamiętnia żołnierzy, którzy polegli w służbie cesarza. Właśnie znajdują się wśród nich zbrodniarze wojenni. A zespół... Z kolei w zeszłym roku został oskarżony przez chińskie władze o afront, kiedy jego członkowie nie wspomnieli o ofierze chińskich żołnierzy podczas wojny koreańskiej, gdy odbierali nagrodę za swój wkład w relacje amerykańsko-koreańskie. Właśnie w odcinku zabrakło też odniesień do społeczności LGBT, między innymi wypowiedzi niemieckiego fana serialu Ricardo, który opisuje, że przyjaciele pomogły mu poczuć, że gdzieś przynależy. No i Chiny właśnie to wszystko zablokowało. No właśnie przez to. Więc dziwne Chiny. Nie lubimy, nie tolerujemy Chin na tym kanale. No Kamień, co powiesz o tej sytuacji całej?
w Chinach. A nie wiem, ci powiem, co mogę, jak to się mogę powiedzieć tak dokładnie, no nie wiem. Aha, no dobra. To przejdźmy chyba do kolejnego newsa. Tak, możemy lecieć. No, kolejny news to jest news o filmie Wyprawa do dżungli, który jest z premierą, który będzie z premierą, zostało to potwierdzone. Trochę takie, no. Wyprawa do dżungli to troszkę tak brzmi jak Jumanji. No, bo właśnie jest tu coś wspólnego z Jumanji, bo gra tutaj właśnie Dwayne Johnson. Ja jest The Rock, wiedziałem, no. Że The Rock gra. I Emily Blunt, znana z Cichego Miejsca, między innymi. No i dostaliśmy potwierdzenie, że ten film nie tylko będzie w kinach, ale i też z premierą na Disney Plus Premier Access. Czyli kupicie film za 130 zł, jakieś 21 dolarów. Wiem, że to się nie opłaca, bardziej polecam iść do kina, bo teraz na przykład Cruella jest puszczana w kinie i na właśnie. Disney Plus Premier jak Access. Tam wyglądało dzisiaj, jak tam wyglądało wczoraj w kinie, Bishop. Tak, tu no, się wtrącimy jakoś. Po powrocie jakimś rocznym, no. No to... Bo to wczoraj było. No to naprawdę było ciekawie. W kinie było mało osób akurat. No ale spokojnie. Ciekawe czemu mało osób było, bo było tak z 15 osób na sali kinowej. Jeszcze za mną jakieś dwie dziewczyny w moim wieku siedziały i coś tam krzyczały. Nie, nie. Nie dało się filmu oglądać normalnie. No i to jest... A to w maseczkach siedzieli ludzie? Nie, nie, nie trzeba było w maseczkach, chociaż tak ogólnie jest, żeby właśnie ogólnie w kinach trzeba siedzieć w maseczkach, ale tutaj akurat nie trzeba było, bo ja byłem w Cinema City Plaza. No i można też jeść jedzenie, no dostaliśmy też od Ministerstwa Zdrowia takie coś, że no, że nie można było jeść ani pić w kinie tak ogólnie, ale tutaj akurat można, wszystko było, tylko dawali jedzenie i picie w torebkach takich, tak jak dawają w McDonaldzie teraz w torebkach, wiecie o co chodzi. Dobra. Wyprawa do dżungli, też dostaliśmy nowy, moi drodzy, nowy zwiastun. Nowy zwiastun Wyprawy do dżungli, gdzie pokazujemy, jak Emily Blunt i Dwayne Johnson, czyli postacie, które grają, nie wiem jak one się nazywają w filmie, się poznawają, wyruszają na jakąś dżunglę, tak, bo to jest Wyprawa do dżungli w końcu. No i tam w ogóle jacyś piraci. W ogóle ten film, ten zwiastun, mam wrażenie, że oni próbują być trochę na siłę, troszeczkę podobni do Piratów z Karaibów. Ten humor, no te statki i ogólnie, no to wszystko spoko, nie? Akurat dubbing, zwiastun z dubbingiem jest średni. Dubbing jest akurat średni, jak tutaj widziałem. Ale co kto lubi, prawda? Nie ten dubbing, co jest w Wiedźminie od Netflixa, nie? No to tam to jest w ogóle. Tam widzimy jakiegoś w ogóle... No niestety, no. Niestety powiem wam, że ja przeżyłem ten dubbing, przeżyłem. No. Zobaczymy jak to będzie w sezonie drugim, ale raczej nie zmienią dubbingu. No. Nie, bo Michał Żebrowski od twórcy roli Wiedźmina... No. To trochę jak ten serialowy polski Wiedźmin. No, mógłby już Rozenek, kurde, mógłby już Rozenek z gry. A na przykład jak Jaskier dubbingował, naprawdę bardzo ładnie był Jaskier zdubbingowany. No, też widziałem, bardzo ładnie. Ale Geralt, no to... O, to już zostawcie sobie do oceny. No i tam w ogóle jakiś statek, wybuchy w tym zwiastunie. To wygląda spoko, no ale tak jak mówię, oni próbują być troszeczkę na siłę, że chcą się trochę wyglądać jak Piraci z Karaibów, ten film Disneya, no ale spoko, nie? Właśnie Dwayne Johnson gra w takich produkcjach, nie powiem, że stricte disneyowskich, ale takich stricte filmów przygodowych, akcji, coś takiego. Właśnie gra Dwayne Johnson i mamy również w roli głównej Emily Blunt z Cichego Miejsca, między innymi znana. No i spoko, spoko, bo mi się ten zwiastun podobał. Widzimy tam jakiegoś w ogóle pirata, który ma węże, który z siebie wypuszcza węże, dusi w ogóle naszych bohaterów tymi wężami.
Bardzo dziwnie, mamy w ogóle papugi, ptaki. Fajnie to wygląda, trochę jak z filmu Anaconda. Trochę to wyglądało. I też będą podwodne miejsce i tak dalej. No, będą nasi bohaterowie odkrywać skarb i tak dalej. Fajnie to wygląda. No i jestem bardzo ciekawy. Premiera już 30 lipca 2021 roku. Właśnie na Disney Plus Premier Access za 130 zł i w kinach oczywiście. No to przejdźmy już do kolejnego newsa. No i kolejnym newsem jest to, że premiera drugiej części piątego sezonu Lucyfera właśnie już wczoraj miała swoją premierę. Piątek 28 maja. Teraz mam w planach zrobić taką nową serię recenzję w pigułce. W sensie, że daję na przykład 4-3 filmy, czy też seriale na jeden film zrecenzuję. Tak pokrótce, wiecie o co chodzi. Takie recenzje w pigułce. No i mam w planach tam wrzucić Lucyfera. Ale chociaż nie wiem, czy Lucyfera nie wrzucę już na normalną recenzję. Bo jak wiecie, nie wspominałem, że Lucyfer się pojawi ogólnie do końca wakacji. No bo gdzieś tam się zapodział w akcji Lucyfer. No i to, co wspominałem, właśnie tą listę filmów i seriali i gier, których wspominałem właśnie, co będą do końca wakacji, to lista się zmienia, co chwilę się zmienia i to wam powiem z dzisiejszym KBM Newsem to się o wiele zmieni i to się będzie zmieniać cały czas, więc nie bierzcie tego, że to już tak będzie cały czas. Wiadomo, że te, które już zapowiadałem, to wyjdą, nie? Już nic się nie zmieni, że nie usunie się jakiś film, ale dojdą jakieś filmy, o to mi chodzi. Albo seriale. Także dobra. Także Lucyfer miał swoją premierę, druga część piątego sezonu i to jest już finał całego serialu. No i teraz omawiamy sobie zwiastun, który już, kurde, jest o nim bardzo głośno w internecie. Ostatniej nocy w Soho, czyli film amerykański oczywiście. Gra tam w roli głównej m.in. Aaron Taylor-Joy z roli Beth z Gambit Królowej od Netflixa. Możecie ją znać m.in. No i właśnie film opowiada o tym, że mamy bohaterkę i ona widzi odbicie lustrzane jakiejś innej osoby, ale siebie tak jakby, ma halucynacje jakieś. To jest taki horror jakby, tak, to jest taki horror, thriller może nawet, ale chyba horror. No i na końcu zwiastuna się w sumie dowiadujemy, że to horror, tam jakaś ręka wyłazi z podłogi, tam to się dzieje i tak dalej. To wygląda naprawdę super i no to jest film Universala. No i jestem bardzo ciekawy, bardzo na ten film czekam. Bo właśnie mamy bohaterkę, która. To jest film Edgara White'a w ogóle, czyli reżysera z Baby Drivera. Jeżeli ktoś oglądał Baby Driver, to napiszcie. No to tam mam właśnie tego reżysera. To jest tak, ej, Bishop, to No. jest tak hollywoodzka produkcja, jak film, w którym występuje Muram w tym momencie. Nie wiem, czy ty kojarzysz, o co chodzi. No wiem. Bo jak się Muram rozbił, bo Muram się teraz bił na Fenny i tam było, że on występuje w hollywoodzkiej produkcji i nie miał czasu trenować, a on się bił wczoraj, nie? Ale wygrał. Co prawda wygrał, wygrał. No. No. No i tutaj jak widzimy, A widzi jak odbicie oglądałem, że jest lustrzane wybity, siebie na tak jakby przykład. w innej odsłonie. No, Tak, co Kamil? a jak tutaj powiem jeszcze do No. tego, jak oglądałem wczoraj kibiców, nie? No. To było takie coś, że jak jej Muram walczy, to wszyscy krzyczeli: dawaj, Włodek jest w tobie! No. Takie żarciki, jak zawsze na KBM, już może się jakieś pojawić, odcinki. Jest to Ale film, to. no, od 16 lat. Jakby co dla trochę starszych widzów, oczywiście, nie młodszych. No i spoko. Bardzo super, bo przeszłość otworzy mi drzwi. Takie jest motto tego filmu. No i ja już się nie mogę doczekać. W październiku, 22 października premiera. Że prawda wyjdzie na jaw i tak dalej. Horror, taki super horror o halucynacjach. Moje ulubione gatunki. No i co?
Dobra. No to myślę, że tyle z omawiania tego zwiastuna. No i tak, kolejne omawianie zwiastuna, moi drodzy. Kolejne. Tym razem film Infinite w nieskończoność. Wyszedł chyba przedwczoraj zwiastun pierwszy w roli głównej Mark Wahlberg. Znany oczywiście, będzie znany z roli Saliego w Uncharted filmie. No i tutaj mamy Marka Wahlberga, który gra główną rolę. Film to jest również o halucynacjach, których doznaje nasz bohater, że widzi jakiegoś tutaj złego bohatera cały czas i chce go zabić i tak dalej. Ściga go przez cały zwiastun. Tak to widzimy w zwiastunie między innymi, nie? Tak to w zwiastunie między innymi widzimy. I jest to produkcja, która nie wyląduje w kinach, bo jest to film Paramount Plus. Tak samo jak filmy Netflixa nie lądują w kinach, tak samo to jest film Paramount Plus Original, bo to jest nowa platforma streamingowa, która wyszła jakoś, nie wiem, 6 miesięcy temu, Paramount Plus. Nie, Boże, co ja gadam, 3 miesiące temu jakoś wyszedł Paramount Plus. No i to jest film, jeden z filmów Paramountu Plus. No i ja nawet se chyba kupię ten Paramount Plus dla tego filmu, bo fajnie wygląda na trailerze. Widzi jakiegoś ducha, Mark Wahlberg, ducha, który mu się objawia, coś mu robi z brzuchem, pisze mu coś na brzuchu nożem. No, ciekawy film o halucynacjach, jest to taki, w sumie można powiedzieć, nie horror ani nic takiego, tylko film akcji, nie? Można powiedzieć, o halucynacjach. No i jestem bardzo ciekawy premiery tego filmu, bo premiera już 10 czerwca, przepraszam, na Paramount Plus, czyli już za 10 dni w sumie. Także, no, spoko film, także polecam. Wiadomo, że jeszcze nie wyszedł, więc nie wiadomo, czy on będzie spoko, ale po zwiastunie się zakłada, że taki będzie. Dobra, no to teraz kolejny newsik. Tym razem powiem wam o takiej produkcji. Zwiastun do tej produkcji wyszedł 2 dni temu, a produkcja nazywa się Old, film Old, czyli taki thriller na plaży. Jakbyście nie wiedzieli, co to jest gatunek thriller, no to gatunek thriller to jest takie coś, że taki horror jakby, ale jeszcze nie takie coś jak horror. Wiecie, taki drugi szczebel po horrorze, wiecie o co chodzi? Taki horror niby, ale jeszcze to nie jest to, co widzimy w takich innych horrorach. To jest thriller. No i tam widzimy na trailerze sobie rodzinkę, która sobie żyje. Jest to film Universala. Oni przyjeżdżają na jakąś plażę i tam syn i córka matki i ojca w tej rodzinie. Coś tam spotyka jakieś ciało ta córka, potem córka i syn się zamieniają w starsze osoby, w nastolatków, w 19-letnie osoby, ewoluują, tak jakby. No i dziwny film, bardzo dziwny film o starzeniu się, bo też później jeszcze na trailerze, na zwiastunie widzimy, jak ojciec ma zmarszczki. No i jest to bardzo ciekawy film. No i ogólnie oni tam spotykają jakieś rzeczy, ciała różnych osób i to może być jeden z ciekawszych filmów w tym roku. Bardzo taki czarny koń. Nie wiem, jak wy się na tą produkcję składacie. No ale no. Jest to tutaj reżyser z między innymi filmu Split, więc spoko. Jest naprawdę spoko. Ja już się nie mogę doczekać, jak nie każde inne produkcje do Old. I premiera już w lipcu 2021 roku, a dokładnie chyba 31 lipca w kinach. Dobra, kolejnym newsem będzie to, Ej, że ej, ej, no. bliż, robimy przerwę teraz. Już jesteśmy po przerwie. Kolejnym newsem jest to, że Aaron Taylor Johnson,
Wraca, w sumie nie wraca, zagra Cravena Łowcę w filmie Sony, Craven the Hunter. Bo Sony, jak wiecie, chce sobie rozbudować uniwersum z Morbiusem, ze Spider-Manem, z Venomem. No i to jest uniwersum Sony. No ale czy to idzie w dobrym kierunku, moi drodzy? Bo Aaron Taylor Johnson grał, pamiętacie, Quicksilvera w MCU. Quicksilvera w MCU. Oczywiście. Który teraz ma zagrać Cravena Łowcę. I to jest troszeczkę dziwne. No wiadomo, ten Craven the Hunter nie będzie należał do MCU. No ale jakby się coś połączyło, bo wiadomo, jeżeli Spider-Man na przykład mógłby wystąpić w Kraven the Hunter filmie, bo Kraven the Hunter, Kraven Łowca, to jest jeden z arcywrogów Spider-Mana z komiksów, z tego co oczywiście pamiętamy. No i Kraven the Hunter, on chciał wykonywać te najtrudniejsze cele, czyli wziął sobie na arcywroga Spidermana, nie? No i spoko, nie? To jest postać Kraven the Hunter, czyli taki łowca. No i to jest właśnie dziwne, bo na początku miał zagrać Keanu Reeves, Kraven the Huntera. Potem miał zagrać Jason Momoa, znany z roli Aquamana, oczywiście z DCEU. No i teraz ostatecznie gra Aaron Taylor Johnson. Znany z filmu Godzilla, czy też z roli Quicksilvera z Avengers. No i to będzie dziwne. Można to by rozwiązać na przykład przez multiversum, nie? Ale to i tak by tego problemu w sumie nie rozwiązało, bo dwie te same postacie, tych samych aktorów grane. Dziwne, bo jak wiemy, jest kilka postaci w MCU, które grają w obu filmach, ci sami aktorzy. No ale na przykład jedna aktorka gra w Eternals teraz główną rolę. No a wcześniej była w jakimś filmie jakąś tam poboczną postacią, w ogóle jakimś przechodniem, jakimś człowiekiem po prostu, który sam tam se stał. Nie? No i to jest coś innego, bo tutaj mamy już Kraven the Hunter, główna postać, i Quicksilver to też była główna postać, w sensie no nie aż taka główna, no ale gdzieś tam była na ekranie pokazywana kilka razy. No i spoko, nie? No i to będzie dziwne, moim zdaniem, jak oni rozwiążą ten problem z Kraven the Hunterem. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy. No i to będzie, tak jak mówię, dziwne dosyć. Będzie dosyć dziwne. Także, no, napiszcie, co o tym wymyślicie. Czy to jest dobre rozwiązanie, aby Aaron Taylor Johnson tu grał. Dobra, przechodzimy teraz do trzech najgorętszych newsów dzisiaj, które się pojawiły na ostatnich dwóch dniach. No i cóż. Moi drodzy, Horizon Forbidden West. Dostaliśmy cudowny gameplay rozgrywki. Jak pamiętamy, w czwartek było State of Play i tam był gameplay Horizona Forbidden West, czyli drugiej części już po Zero Dawn. No i Kamień, czy ty widziałeś ten gameplay? Tak, widziałem chwilę. Dobra. No i powiem wam, że Guerrilla Games zrobiła naprawdę mega robotę, bo każdy chwali między innymi grafikę, która jest przepiękna na miarę next gena PS5. No i to będzie fantastycznie wyglądało jeszcze z ray tracingiem. Przecież to będzie gra dekady, nie? Pod względem grafiki. Tak to tutaj wygląda. Mimika twarzy, detale na twarzach, jak widzimy, jak twarze się ruszają, ta mimika, to wygląda jak no, normalnie wyciągnięte z jakiegoś filmu. Realistycznie to wygląda bardzo. I te detale, na przykład u takiego człowieka, którego Aloy tam podnosi i tak dalej, chyba.
Tam próbuję mu pomóc. To u niego detale wyglądają fantastycznie. Naprawdę fantastycznie u niego te detale wyglądają. U tego pana i to jak on mówi, to jest po prostu przepiękne. Tak jak już mówię. I włosy też Aloy, jak one naprawdę widać, też się zmieniły ruch tych włosów Aloy pod względem pierwszej części. No i naprawdę, naprawdę spoko. Kamień, a ty co powiesz o gameplayu ogólnie? Czy jakoś widać tą różnicę pomiędzy pierwszą a drugą częścią pod względem gameplayu? Jesteś z nami? No, dobra. Dobrze, dobrze. No. No to jak oceniasz? Czy zmienił się od pierwszej części ten gameplay? Czy jest taki sam? Czy jest różnica? No. Tak, no według mnie się zmienił, no. No, gameplay się zmienił, to wiadomo. No ale też chodzenie postaci jakoś się tak nie zmieniło, moim zdaniem. W jedynce to samo w sumie było. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Na tym gameplayu widzimy właśnie te maszyny, nie? W pierwszej części one też wyglądały przepięknie, ale tutaj jeszcze lepiej to wygląda. No i ta gra naprawdę wygląda fantastycznie. Te pustynne tereny, te drzewa, podwodny świat też super wygląda. Można pływać pod wodą i zwiedzać tam świat. Ta gra jest na miarę gry roku i jestem bardzo ciekaw, jak Guerrilla Games sobie z tym poradzi i ogólnie z fabułą. Bo jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw, jak oni to rozwiążą. Kamień, co byś jeszcze tu powiedział o tym gameplayu? Czy dla ciebie teraz ten Horizon Forbidden West? Tak, No. najbardziej ciekawszy według mnie, już No. powiem tutaj, No. niż poprzedni, więc na pewno ogram, jak się będzie dało, Tak. jakoś jak będzie okazja. Na przykład, no, ten Next Gen jest już porównywalny do takiego The Last of Us 2 pod względem grafiki, nie? Jest też już porównywalny. Tam mimika twarzy była fantastyczna, już totalnie, w The Last of Us 2. A tutaj wygląda to też fantastycznie, bo pamiętamy w pierwszej części ta mimika twarzy, no, była troszeczkę kiczowata, no ale tutaj już jest świetna. Tutaj już jest świetna. No i ten podwodny świat, co już wspominałem, te maszyny skażone też super wyglądają. Mamy też taką lotnię, na której możemy lecieć. Też na gameplayu widziałem. Bardzo, bardzo super. No i już się nie mogę doczekać, nie? Ja już się naprawdę nie mogę doczekać, ale niestety daty premiery nam nie pokazano. Niestety, daty premiery Horizon Forbidden West. No i tak samo pewnie będzie wyglądać między innymi na przykład God of War 2. No to są takie same w sumie pod względem grafiki będą i tak dalej, detali gry. Takie będzie moje wrażenie, bo Sony robi fantastyczną grafikę i tak dalej. Jest spoko. No i super, super to będzie wyglądało. Ja czekam też na God of War'a gameplay, albo no zwiastun przynajmniej jakiś, bo jeszcze się nie doczekamy. Jeszcze się nie doczekaliśmy, może w wakacje dostaniemy coś o God of War'ze Ragnaroku. No jak tutaj Horizon nawet nie ma daty premiery, no to God of War wyjdzie już na pewno w 2022. No dobra. Napiszcie, czy czekacie na nowego Horizona. No jeszcze raz, no nie mogę się napatrzeć na ten podwodny świat, bo on wygląda przepięknie, te rośliny, te kolory, to wygląda cudownie. No jest to gra na miarę next gena. Dobra, kolejnym newsem jest to, że Dying Light 2. Dying Light 2 miało swoją prezentację w czwartek, wtedy kiedy było to State of Play. To Dying Light 2 Techland pokazał nam gameplay swojej drugiej części tej świetnej produkcji Dying Light. Druga część zatytułowana Stay Human.
co ma przekazać, że ludzie nie mogą panikować w czasie epidemii. Tak przynajmniej powiedział nam jeden z twórców tej gry. Stay Human. No i tak, dostaliśmy datę premiery, cenę i gameplay. Grę można już kupować przed sprzedaży na PlayStation 4, PlayStation 5, PC-ty, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One i Xbox One X. No dobra, no to spoko. Nie wiem, czy gra będzie miała ray tracing, ale, bo wielu ludzi o to pytało, no ale nie mamy tego potwierdzone, że gra będzie miała ray tracing. No i co? Kamień, widziałeś już ten gameplay Dying Light 2? Niestety wtedy nie widziałem. Okej. No i jak oceniasz? Czy zmieniła się rozgrywka od pierwszej części? No to samo co Horizon zadaje pytania, ale no cóż, to jednak jest ważne pytanie. Czy twoim zdaniem się ta rozgrywka zmieniła pod względem pierwszej części? No. No. Halo, jeszcze raz? Możesz powtórzyć jeszcze raz? Możesz powtórzyć jeszcze raz? No, że czy twoim zdaniem się grafika, w sensie nie grafika, tylko gameplay ogólnie, zmiany, bronie się zmieniły? Gameplay poszedł trochę na plus. No, gameplay poszedł na plus. W sensie wydaje mi się, że może być na plus, bo wiesz, jednak tak długo nie było nowych Dying Lightów, to może być na plus naprawdę. No. No, no, masz rację. Bo Dying Light już w 2015 wyszedł. No i to jest bardzo ciekawe, że dostaliśmy potwierdzenie, że będą dwa dodatki DLC wyjdą do tego Dying Lighta. Na przykład The Following był jednym DLC w jedynce, tylko jeden. Tutaj będziemy mieli dwa DLC. No i mamy trzy wersje właśnie Dying Lighta 2, Stay Human. Czyli wersja standard, wersja deluxe i wersja ultimate. W wersji standard jest tylko gra Stay Human. W wersji deluxe jest DLC jedno. A w wersji ultimate za 350 zł macie już oczywiście dwa DLC. Dwa DLC, jeszcze nie mamy potwierdzone jakie to będą DLC, ale mamy potwierdzone, że będą to dwa DLC. No i to wygląda świetnie, ten Dying Light 2. I ogólnie grafika również wygląda fenomenalnie, jak na Next Gena i tak dalej. Porównywalna z na przykład z Residentem nowym Village. No i cóż, co by tu dalej powiedzieć? Data premiery właśnie. Data premiery to jest 7 grudnia 2021. 7 grudnia. Dosyć odległa data. Nie powiem. Jeszcze musimy czekać 6-7 miesięcy jakoś na tego Dying Lighta. No i jakoś się chyba doczekamy. Będą pewnie wychodziły jakieś inne zwiastuny, sneak peeki i tak dalej. No i super, super to naprawdę wygląda, no i jestem bardzo ciekawy, bo też mieliśmy, wiadomo, gameplay demo na E3 2019 i tutaj mamy już takie gameplay, taki już normalny, nowe bronie, między innymi miotacz ognia, ale to w sumie on był chyba w jedynce, nie wiem, Kamień, czy on był, czy nie był. Bo ty grałeś w jedynkę, ja trochę grałem. No i spoko, spoko, naprawdę to wygląda. No i dostaliśmy też potwierdzenie, że akcja dzieje się 20 lat po pierwszej części. 20 lat. Dobra, no to lecimy z kolejnym newsem. Myśliło, już jestem. No, tak, ja przyszedłem osobiście, jest bardzo ciekawą grą i mam nadzieję, że dwójka będzie podobna. No, nawet i lepsza, pewnie. No. Także no,
jestem bardzo ciekawy na tego, na tą dwójkę z tej Humana. No i to jedna z mocnych premier tego roku. Dobra. Kolejnym newsem, już ostatnim dzisiaj, będzie to, że dostaliśmy Far Cry'a 6. Gameplay, nowy już, pierwszy gameplay do Far Cry'a 6, który ma datę premiery, cenę i gameplay. Właśnie, poznaliśmy. Tak samo jak przy Dying Light 2, tak samo tutaj przy Far Cry 6. Far Cry 6 na początku miał wyjść 21 lutego 2021, opóźniła się na 26 maj 2021 i z 26 maja opóźniła się na nie wiadomo kiedy. No i dostaliśmy właśnie datę premiery już wczoraj na tym pokazie tego Far Cry'a. No i czy Kamil, podstawowe pytanie, czy widziałeś ten gameplay Far Cry'a 6? Niestety nie miałem przyjemności widzieć, ale obejrzę sobie pewnie jakoś na dnia. No, powiem wam tyle, że klimat taki meksykański, taki akcja dzieje się w Ameryce Południowej, to widać, że to jest jakaś Argentyna, Brazylia, Chile, Meksyk, takie klimaty, właśnie połączone z takim miastem, na którym jest Castillo, którym sprawuje El Presidente Castillo, to już wspominałem. Nie mamy jeszcze potwierdzone, że Diego to jest ten złoczyńca z Far Cry'a trójki. Nie, to nie jest na razie potwierdzone, ale takie są wieści, że to niby prequel, ale zobaczymy. Zobaczymy. No i powiem wam tyle, że mamy główną bohaterkę. W przeciwieństwie do na przykład Far Cry'a New Dawn czy Far Cry'a 5, no to kobieta, no to nie mieliśmy jakiegoś naznaczenia tej postaci, nie mieliśmy jakiegoś origin story tego głównego bohatera, tylko po prostu jest sobie ten główny bohater, nic nie gada, jelo. No i tyle. Tutaj będzie inaczej, bo tutaj mamy między innymi coś z Valhalla na przykład, bo widać, że Ubisoft słucha twórców, co widzieliśmy też w Valhalla i co widzimy tutaj w Far Cry 6, że to idzie tropem Valhalla, też mamy wybór mężczyzna czy kobieta, co też widzieliśmy w gameplayu. No i super. Super, to wygląda, że Ubisoft słucha się w końcu graczy, bo New Dawn był kiczem totalnym, piątka była bardzo dobra, czwórka również była bardzo dobra, więc naprawdę szóstka będzie naprawdę spoko, tak mi się wydaje. Ale ogólnie grafika też wygląda dobrze w tym Far Cry'u, też to jest Ubisoft, więc tutaj no... Bugi pewnie będą, ale też to dziwnie też wyglądało, bo nagle jest dobra grafika, a potem widzimy postacie, które wyglądają bardzo kiczowato. Mimika twarzy i tak dalej, wygląda bardzo źle. No i to nie jest na miarę next gena, te postacie, jakby się cofnęło wszystko w rozwoju. No podobne do Valhalla, nie? Far Cry 6, nie? No i spoko, nie? Gameplay też wygląda niesamowicie, już taki bardzo charakterystyczny, walka również świetna, tak samo jak w Dying Light 2. No i spoko będzie to, że będziemy mogli zabijać sobie krokodyle. Krokodyle, które będą sobie pływały w wodzie i pokazane nam zostały różne auta, super auta, którymi będziemy mogli jeździć, również będziemy mogli jeździć koniem. No i ta mapa w Far Cry 6 no, ma niesamowity klimat i może to być jedna z najlepszych map z wszystkich Far Cry'ów. Zobaczymy, czy tak będzie, ale na gameplayu to widać niesamowicie, takie połączenie trochę... Tak, to wygląda dokładnie podobnie jak w Black Flag. Taki świat jak w Assassin's Creed 4 Black Flag. Coś takiego podobnego.
takie Karaiby, coś takiego, ale jest to taki Meksyk, nie? To widać i to wygląda przepięknie, kolory, kwiaty, wygląda to świetnie. I stacje benzynowe i tak dalej, to miasto, na którym sprawuje El Presidente, grany przez no, znanego aktora z Mandalorianina, czy też z Breaking Bad. No i naprawdę spoko. Ten Far Cry zapowiada się naprawdę dobrze. I też można go kupić również w przedsprzedaży, nie? Można go również kupić w przedsprzedaży. Tam. Jak kupimy wersję Deluxe, zdobywamy takiego pieska, swojego pupila, który jest naprawdę milusi. No i bardzo taka inna rzecz, nie? Niż widzieliśmy to w poprzednich Far Cryach. No i co? Kamień, no, pod względem tego, jak ja się teraz wypowiedziałem o tym gameplayu i tak dalej, no to jakbyś ocenił tego Far Cry'a? Czy na niego Myślę, że na czekasz? pewno na No, pół. no. No czekam, no bo jednak Far Cry, no, na większy Far Cry się czekało, chyba tylko na New Dawn, nie czekałem aż tak. No. Naprawdę. No. Ale ta gra mnie, no nie ciekawiła New Dawn, a ta może być naprawdę ciekawa, mimo tego mam Jeszcze? nadzieję, że spełni się to, że No. Diego jest fazem. No, mów, mów. No, I dobra. naprawdę jestem ciekaw. No. Dostaliśmy również zajebiste bronie, które są absurdem, no w sensie absurdem w stronę na plus, oczywiście, absurdem totalnym. Czyli mamy jetpack. Mamy jetpack. W sumie to nie jest absurd, ale mamy broń, która wystrzeliwuje płytami, z których leci Macarena. Znacie piosenkę Macarena. No i jak wystrzelimy tą płytą w przeciwnika, to gra Macarena i zadaje obrażenia. No Ubisoft, jesteście genialni, nie? Tyle wam mogę powiedzieć. I też widzimy minigana takiego bardziej zrobionego z metalu, który strzela jeszcze szybciej niż zwykły minigun. No i to wygląda spoko i też naboje, amunicja i tak dalej. Wygląda to świetnie, tak jak już wspominałem, mimika twarzy na minus, niestety. Ale zabijanie krokodyli, oczywiście spoko. Teraz tak, data premiery to jest 7 października 2021. Czyli nie musimy czekać aż tak długo jak na Dying Lighta 2. No bo to jest 3 miesiące, 2 miesiące wcześniej niż Dying Light 2. Bo 7 grudzień, 7 październik, przepraszam. 7 październik. No i spoko, bo przeważnie te Far Cry'e wychodziły właśnie w październiku, czy właśnie w jesiennym klimacie. No i ja bardzo czekam na tego Far Cry'a, bo to jest coś innego, wiadomo, że Ubisoft się słucha graczy. No i spoko. Też chciałbym wspomnieć o cenie Far Cry'a. To jest no, normalna cena, jak mieliście wszędzie 250 zł, na konsoli 290 i tak dalej. A ogólnie na ogólnie Dying Light, cena Dying Lighta 2 już można kupić oczywiście na Steamie. To jest 200 zł tylko za standard wersję, bez DLC-ków żadnych. To jest 200 zł tylko. To jest naprawdę przyzwoita cena jak na Dying Lighta, więc już można składać preordery Dying Lighta 2, jeżeli ktoś chce, oczywiście. Już złożyć. Dobra. To myślę tyle o tym newsie o Far Cry 6. No i co? Dzisiaj dłuższy KBM News, mega dłuższy KBM News, jeden z najdłuższych KBM Newsów ze wszystkich, najdłuższy chyba ze wszystkich, bo długo się gadało o tych newsach z grami, między innymi, czy też o zwiastunach. No i co? Na którą grę, Kamień, najbardziej czekasz z tych trzech dzisiaj? Horizon? Na co? Na Denglajta. Okej, no. Ja
Też chyba na Dying Lighta, ale chyba na Horizon najbardziej czekam. Dobra, jeszcze oczywiście kilka fantastycznych gier wychodzi, między innymi również od Ubisoftu dodatek do Valhalla już latem, Oblężenie Paryża. Zapraszam na recenzję Gniew Druidów, jest na kanale. Zapraszam na recenzję Cruelli, również jest na kanale. No a my widzimy się już niedługo w nowej serii Recenzje w Pigułce, gdzie będę wam pokazywał cztery różne właśnie Dokładnie. te recenzje i tak dalej. Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć. Smutna rzecz się stała ostatnio. Smutna rzecz. Tak, niestety ten Preston, znany z Chill Wagonu, zmarł. Znaleźli jego ciało, żadnych szczegółów nie podano niestety. Właśnie Kamień, zauważyłem, że masz go na awatarze. No i Kamień, Dokładnie. może ty się wypowiesz o tej sytuacji. No, nie wiem, ciężko mi jeszcze powiedzieć, no bo tyle wiem, co media podają, o Bogu, nie sam ci uwagę. No, czyli wiesz, teoretycznie no, wiem tylko tyle, że on nie żyje i jeszcze nie ma podanej dokładnej przyczyny, dlaczego. I No, no, jestem pewnie jednak będzie wiadomo. bardzo ciekawy, ale no smutna rzecz, ja się złapałem za głowę, nie? Jak to zobaczyłem. Też na początku było, że on zaginął i niby ludzie mówili, że to jest jakiś promocyjny tutaj chwyt w stronę właśnie płyty, ale nie, tak się akurat nie stało. No i dostaliśmy teraz komunikat, że rodzina się zgodzi, czy wydawać płytę, czy nie, rodzina ten Prestona. No i w sumie mamy coś podobnego trochę jak z Lil Peepem, nie? Między innymi, troszeczkę. Ale Lil Peep już był wtedy znany, tutaj ten Preston troszeczkę nie, no ale teraz może się stać bardzo znany ten Preston przez swoją śmierć. Wiem, że to trochę brzmi dziwnie, że przez swoją śmierć stanie się sławny. No ale tak jest, prawda? Tak jest. Dobra. To tyle. Chciałem tylko o tym wspomnieć tutaj. Na końcu. No i co? To tyle. Widzimy się na następnych recenzjach, odcinkach na kanale. Tak, No. 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 Ja chciałbym powiedzieć tylko, że latem, jakoś już od wakacji, do KBM Newsa wbija się Miiversi, bo sam mi to powiedział, sam to mi zakomunikował. No i Miiversi, powrót Miiversiego. Trzymamy kciuki, No. żeby się to stało. I pewnie w trójkę zrobimy KBM News kiedyś, w dwójkę pewnie ja z Miiversi, może nawet Miiversi z kamieniem, co? No, Kamień, chciałbyś taki KBM News, żeby we dwóch? KM News? Tak, Nie tak. no, nie wiem. No, to by było ciekawe. Nie no, można zrobić, zawsze można zrobić, no, zawsze więcej filmów z nim. No. Także, no, będzie masa KBM Newsów latem, w wakacje. Także spodziewajcie się, może nawet daily. Także to tyle, do usłyszenia i Na razie. do usłyszenia.